Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Elden Ring i dzisiaj lecimy polować na kolejnych bossów. No i mam też pewien plan, mianowicie już sobie ustawię tutaj pewne znaczniki. Faktycznie tutaj można dotrzeć na tę wysepkę, ale trzeba było być bardzo, bardzo uważnym na tej konkretnie plaży. Więc ją sobie zaznaczmy, jak również chciałbym sobie zaznaczyć gdzieś to miejsce, z tego względu, że tam również pominęliśmy jednego bossa, który wydawać by się mogło, i na początku myślałem, że jest to po prostu zwykły chłop na koniu, który to po prostu sobie gdzieś tam, wiecie, jeździ tak, ci inni gdzieś tam na traktach, są goście, którzy po prostu na koniu sobie jeżdżą na traktach i to jest zwykły mobek. No i to ten właśnie gość, którego tutaj oznaczyłem, którego widzieliśmy przed chwilą, zwykłym mobkiem nie jest, jest to boss. Więc postaramy się oczywiście go dojechać. Pytanie, czy na strudze, bardzo możliwe, że na strudze tak byłoby git. W zasadzie to tak, moglibyśmy przyzwać szkieletory. Okej. I teraz na niego pójść, tak? Serio? O, come on. O, mnie też dotknąłeś. Ała. Szkieletory, wstawajcie, kochani. Wow. Ale ma zamach z kurczybą. Au. Boli. No. Jest pewien problem. Ach. Nie, musimy go odciągnąć. Musimy go odciągnąć od szkieletora, żeby szkieletor mógł wstać. Wreszcie. Wreszcie mu kurde tam... O kurde. Wreszcie mu zadałem jakieś krwawienie. Okej. Okay. Napijmy się. Weźmy mu też trochę, zadajmy takich obrażeń. O ty kurde, Franco. Skubany. O, będziesz odbijał, tak? No dobrze. Dostał. I jeszcze jeden. Dobra. Dawaj, szkieletory. Wracajcie do życia. Ile dostałem za ciebie? 3200 i złotą halabardę. No i pięknie, mój ty kościotrupku, przeżyłeś, tak, pan się o ciebie martwił. Halabarda. Halabarda jest. Złota halabarda. Ciężka halabarda wykuta ze złota. Takiej broni używa zakon strażników drzewa. Ciężko zbrojnych rycerzy zadaje święte obrażenia. Mistrzowsko wykonana i skuteczna broń, ale posługiwanie się nią wymaga nadludzkiej siły. Złota przysięga. Umiejętność. Faktycznie, święte obrażenia, no i potrzebujemy 30 siły, żeby takowym orężem się posługiwać. Dobra, no to w takim razie to jedno miejsce, które miałem w planach, zostało odwiedzone. Boss został zabity, więc boss na odcinek, jak widać, jest zaliczony. Czy możemy rozwój postaci zrobić? Nie, jeszcze potrzebujemy 9000, znaczy 1900 duszyczek, czy tam tych runów, żeby wbić kolejny poziom. No dobra, no to dobywamy z powrotem naszej katany i jedziemy na dół. Jedziemy znowu na dół na to wybrzeże.
dlatego że tam mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Czyli odkrycie możliwości przejścia na drugą stronę, na tę wyspę. Dzień dobry, pan szkielet, znaczy pan olbrzym. Okej. Dobra, i tutaj trzeba być mocno uważnym. Dlaczego? Dlatego, że my ostatnio tutaj przechodziliśmy, a tak naprawdę nie zauważyliśmy dokładnie tego. A przynajmniej ja nie zauważyłem tego. Jaskinia przybrzeżna. Tylko, że teraz bym bardzo potrzebował... Czekajcie, czy oni tu wleźli? Macie zamiar tutaj dalej przychodzić, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Pochodnia jest. O. A jest również też miejsce, gdzie można odpocząć. Czyli miejsce łacki. Świetnie. Tutaj w ogóle jakieś plamy krwi. Czy oprócz ciebie jest tu ktoś inny? Mam nadzieję, że nie. Nie, zabieramy to, jaskiniowy mech. Prawo, może spróbuj tego. No zdecydowanie, tak. Najpierw pójdziemy tędy. Dobra, jednostrzałowce tak zwane. Sznurki z nich dropią. To ciekawe. No, naprawdę... Ktoś jeszcze do odstrzału. Tup, 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 tup. I plecki. Au! Ty, bombel. Nieładnie, tak. Świetnie. Jajnik ośmiornicy lądowej. Pradawny rycerz Istvan. Można go przyzwać tutaj, tak? I uważaj stado. Ale my chyba stada... Czy my potrzebujemy stado? Czekajcie. Ja bym zrobił inaczej. Zrobiłbym tak. Zrobiłbym tak. O, cimno teraz jak w dupiu. Teraz tak. To przyzwał. Tak zróbmy. Okej. Okay. Łazimy tutaj, przyzywamy beboki. Szkielety, zajmijcie się tym. Dziękuję. Okej. Okay. Ciemno to jak w dupiu, za przeproszeniem. Not like this. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem. Czemu nie zajmujecie się tym bossem? Ajajajajaj. Mam cię. Wódz u ludzi. Przybory krawieckie dostaliśmy i igłę do szycia. No, dojedźcie ich jeszcze. Jeden i drugi. Przybory krawieckie i igłę do szycia. Będzie to chyba raczej w przedmiotach kluczowych. Tak. Umożliwia dostosowywanie zbroi w miejscach łaski i cenna igła do szycia należąca do półczłowieka boca. Duża igła do szycia zakrzywiona jak kieł. Przenośny zestaw przyboru krawieckich pozwala modyfikować zbroję w miejscach łaski. No i nie wracamy do początku. Przy okazji możemy sobie zarzucić tutaj pochodnie, żeby znowu cokolwiek widzieć. Okej. Okay.
nie taki boss straszny, jakiego go malowali, nie? Próbował na nas krzyczeć i nas wystraszyć może. Dobra. Niegasnący motyl. No naprawdę jakiś kamień mnie tutaj zatrzymuje. Fuck. Odłamek szkła. To nam do niczego raczej na razie nie będzie potrzebne. No i słuchajcie. Patrzcie na to. Jesteśmy po drugiej stronie. Czyli właśnie na tej wyspie, o którą mi chodziło. Czyli właśnie tutaj, dobra. Odekwipujmy sobie to. Możemy już strugę przyzwać. I poszukać czegoś, co tutaj można by było podnieść. Ale zdecydowanie interesuje nas... Czekajcie, a propos status... Mądrość 12, wiara 22. Ile my potrzebowaliśmy? 24 chyba, nie? Gdzie ta kosa jest? Tak, 24, czyli jeszcze dwa poziomy muszę dać, żeby móc korzystać z tej kosy. I jest miejsce łaski. Więc możemy sobie spokojnie spocząć, odpocząć. Proszę bardzo, cyk. Odkryto utraconą łaskę. Przekimajmy się. No i właśnie, a propos, te przedmioty, znaczy przybory krawieckie chyba mają opcję, dały nam opcję taką, zmień ubiór. Przed zmianami, po zmianach. W żadnym wypadku ona nie wygląda inaczej, ale chociaż nie, czekaj. Aha, jest, faktycznie, jest jakaś przerobiona. Aha, czyli takie, można powiedzieć, że lekkie wzmocnienie tej zbroi. Dobra, i rozdajmy sobie punkt w wiarę. Nie mogę! No nie! Brakuje mi jakieś 300 tam 10 tych runów. Co one mi tak mało dały? Te dwa bossy. 400. No i teraz powinno wystarczyć. Tak, teraz wystarczy. Dobra, bo przyda się broń po prostu skalowana, jeśli idziemy pod wiarę, to przyda się broń skalowana pod wiarę. Po pierwsze smok, a potem cenny przedmiot możesz ofiarować, tak? Kościół smoczej komunii. Co za informacja? Ani mi się wasz. No, czy ja wiem, czy ani mi się wasz? Rytuał smoczej komunii, proszę bardzo. Smoczy ogień i patrzcie, tutaj jeszcze mista trzeba wbić troszeczkę. Czyli jeszcze mistycyzm również. Inteligencji to nie wymaga, ale mistycyzmu tak. Czyli mistycyzm też będzie tutaj grał rolę, jeśli byśmy chcieli korzystać z tej smoczych ataków. A widać, że mimo wszystko, jeśli idziemy w wiarę, to wiara też się pokrywa właśnie z tymi smoczymi atakami. Więc może być ciekawie. Tylko, że będzie trzeba troszeczkę tego mista mimo wszystko dodać. Będzie trzeba tego mista troszeczkę dodać. Coś tutaj znajdziemy. W ogóle czemu te wszystkie figury tych, znaczy figury wszystkich tych smoków nie mają łbów? Wszystko jest poodcinane jakby. Tu nie ma nic. Dobra, i słychać... O, proszę, proszę. Głowa wielkiej ważki. Oho, nie, no nie, naprawdę atakujecie mnie, kurde, kozły. To było gdzieś słychać... Tak, właśnie. Tu było gdzieś słychać tego. Pana... O, proszę. Cyk. Jeden wystarczy? Nie, jeden nie wystarczy. Nie uciekaj, nie uciekaj! Ucieka. Ponury kamień kowalski. A myślałem, że dropnie jakiś popiół wojny, ale nie. No dobra. No to w takim razie to mamy załatwione. Czyli kolejnego bossa udało nam się pokonać. Wieczne więzienie rycerza bez pana. Tutaj jeszcze moglibyśmy zajrzeć. Zastanawiam się nad tym, czy tutaj by nie wskoczyć. Czy iść już na tego głównego bossa. W sumie dawno go nie odwiedzaliśmy, jakby nie patrzeć, nie? Tego typa tutaj. Dawno go nie odwiedzaliśmy, więc...
sprawdźmy, co tam u niego, jak w tym momencie obrażenia będą mu wchodziły w stosunku do tego, co było, no, dawno, dawno, nie? Dobra, i teraz tak. Czy ja chcę używać na nim włóczni, czy ja chcę używać na nim... Czy ja chcę używać na nim katany? Bo na nim w sumie to dobrze by było... Nie wiem, czy tak dużo uderzeń pod rząd będę mógł zrobić, żeby nabić mu krwawienie, ale zobaczymy. Dobra, czyli tak. Po pierwsze... Zmieńmy sobie różdżkę na lewą. Tylko, że tylko w taki sposób jestem w stanie założyć sobie... Okej. No i co? No i wchodzimy. Przyzwijmy. Napijmy się. Oj, to mało, mało. Au. Dobra, czyli jednak wchodzimy mu chyba w... Szkieletory, wstawajcie. O nie! Moje szkieletory! Nojcy! Po pierwsze, wzmocnienie, co? Zapamiętam cię, zmotowieńcze. Noice. No i słuchajcie, mamy sakwę na talizman, więc możemy użyć drugiego talizmanu. Nieźle. Wzmacnia święte ataki. Tylko, że kurde, nie mam w zasadzie jako tako talizmanu, który mógłby mi teraz pomóc jakoś. Niebieskiego smoka plus jeden. Zwiększa negację obrażeń magicznych. Weźmy sobie może negację obrażeń ognistych, bo często na przykład atakują nas ognistymi strzałami albo jakimiś bombami zapalającymi ci z zamków, więc... Więc git. Okej, i mamy 12 tysięcy, słuchajcie. No i też miejsce łaski. 12 tysięcy, czyli można by było sobie, podejrzewam, że rozdać z 2-3 poziomy. Rozwój postaci. I lecimy, słuchajcie. Co, tyle? Ja potrzebuję już 10... Aha, no dobra, już potrzebuję 10 tysięcy. Okej. Czyli jednak nie. Czyli jednak nie. No dobra, no to w takim razie możemy chwycić za naszą nową broń, którą chciałbym używać i zobaczymy, czy faktycznie będzie git. Czyli to. Okej. I zanim pójdę głębiej, to ja bym się cofnął i zobaczył na tutaj przeciwnikach takich zwykłych, jak sobie radzi właśnie ta broń w stosunku do tego, jak radziła sobie poprzednia broń. Więc... Tak. Tu mamy atak zwykły. Tu mamy atak mocny. Okej. Dwuręcznie zwykły. Dwuręcznie mocny. Okej. No i atak specjalny, tak?
atak specjalny, bo ona ma obrażenia święte. Dobra, idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Zwykły atak 122. Aha, a katana za 2,77. Okej. Tu odbiłem się od tarczy. Dobra, to zobaczmy jeszcze raz. Katanę na tym. 72. A to nowe. 93. Git. To nie do końca mi o to chodziło. Miał być atak... Miał być atak ten z kosy, a nie z tarczy, więc muszę wziąć w dwie ręce. Całkiem nieźle sobie radzi. Okej. Tylko, że zużywa bardzo dużo staminy. Znaczy nie stamin, tylko tej. Many. No ale też siecze, słuchajcie, tak jak ja lubię. Siecze. Czyli... Serio? Tam nie krzyczał? Nie krzycz mi tu. 65. A wszystkich zwołał, tak? Dobrze. Zwołał swoich padawanów. Panowie, to zróbmy tak. Okej? Widzę, że... Oj tak, oj, to będzie dobre. To coś mi się wydaje, że będzie dobre. Ty, jak temu wlazło w ogóle przez tarczę? Podoba mi się ta kosa. Naprawdę, jest kurde kosior. Fajna jest. Miecz zaprzysiężonego. No dobra, no to jak w zasadzie już ich wszystkich tutaj wybiliśmy, to można by było pozwiedzać. O. A to ciekawe. Tutaj macie zejście. Mruk nie stoi na twojej drodze. Otwórzmy. I cóż mamy tutaj? Burzowe stąpnięcie i osełka. Burzowe stąpnięcie i osełka. Osełka, czyli będziemy mogli w takim wypadku upgrade'ować sobie broń przy ognisku. Ej, bez kitu. To był bardzo dobry wybór, mam wrażenie. Ta kosa. Jeśli idziemy pod wiarę, jak ona się będzie jeszcze skalować z tą wiarą, jest naprawdę git. Dobra, fragment ruin. No i te wozy właśnie. Czy ja te wozy wszystkie otworzyłem? Nie, tutaj jeszcze jest do otwarcia. Wielki miecz rycerski. Wielki miecz rycerski. Proszę bardzo. Dobrze wykonany i wspaniale zdobiony prosty miecz, noszony przez żołnierzy lordowskiej armii. Po latach użytkowania ten egzemplarz poczerniał i nosi ślady uszkodzeń, ale poza tym jest utrzymany w znośnym stanie, mimo że żołnierze już dawno postradali zmysły. Ale właśnie, jeśli w momencie, gdy ja korzystam... Czekajcie, zróbmy tak, że jeśli ja korzystam tylko i wyłącznie z tej kosy, to weźmy sobie to troszeczkę inaczej ustawmy. Ciekawy jestem, czy mogę większe święte obrażenia zarzucić na tę kosę. Czekajcie. Wyposażenie. Mamy 104 święte plus 21. Oj, nie to. Aha, nie mogę. Dobra, ale dobrze wiedzieć.
dobrze wiedzieć, że już te święte obrażenia po prostu są na broni. Czyli nie jesteśmy w stanie zarzucić kolejnych. Czyli tutaj akurat to buffowanie broni nie będzie takie konieczne. No, mogliśmy katanę, prawda? Sobie, i mamy jeszcze korbacz. Mogliśmy katanę sobie buffować. Ona też możliwe, że zadawałaby takie duże obrażenia. No ale to jednak jest zrobienie czaru, skastowanie go, czas, mana, prawda? Korbacz. Broń składająca się z bijaka zamocowanego na dzierżaku za pomocą łańcucha. Żelazna kula ma kolec i wywołuje krwawienie. Ciosów zadanych tą bronią nie można parować, jej ładowany atak polega na rozbujaniu kuli przed zadaniem silniejszego ciosu. Dobra. I ja teraz bym, słuchajcie, poszedł tak jak... Nie wiem, chyba tutaj mnie jeszcze nie było, nie? Więc skoczmy sobie tam. Skoczmy sobie tam. Ekwipunek. Nie zginę. Dobra. Ty nie masz nic chyba związanego z wiarą, prawda? Nie, ty masz tylko i wyłącznie intowe sprawy. Jest kamienny łuk i oręż czonego. Dobra, czyli ty na razie nam nie jesteś niepotrzebna. Potrzebujemy kogoś, kto będzie uczył nas jakichś fajnych inkantacji. No ale jeszcze do tego, w sumie też teraz pomyślałem o tym, że do tego będziemy potrzebować, słuchajcie, odpowiedniego talizmanu, który pozwoli nam na inkantację, na robienie inkantacji. O. Więc to nie jest takie proste. Okej. Zastanawiam się, czy no... O, czekajcie, czy tu jest kupiec? Nie, tu nie ma kupca. Ale jest plasterek mięsa. Git. A na tym dużym łuku coś znajdziemy? Zanim pójdziemy tam, gdzie chciałem. Ta. Proszę bardzo. Śpiące jajo. Bajo jajo. Let's go. Tam kto się leje? A, ci pół ludzie chyba się leją z tymi, żołnierzami. Niech się leją. Z konia też się fajnie tym atakuje. No, ale nie zabijam na strzała, kurde. Okej. Jesteśmy na miejscu. Tutaj więzienie. Wieczne więzienie rycerza bez pana. Wieczne więzienie rycerza bez pana. Dobra, dotknijmy sobie tego, żeby nam się wyeliminowało. No i co? No i wchodzimy, co? Wejść do więzienia? Tak. Ej, możliwość przyzwania jest tutaj kogoś. O, proszę, proszę. Blight, półwilk. On chyba nam mówił, że my mamy wyeliminować któregoś z tych, gości. Tak, on polował na jakiegoś typa. No i teraz można go albo przyzwać, albo załatwić tą sprawę samemu. Nie wiem, czy przyzwanie go popchnie jakby jego ten quest do przodu, czy wystarczy, że my go zabijemy i pójdziemy mu zaraportować, że został zabity. Ja postaram się sam na razie tutaj podejść do tego. Całkiem fajne obrażenia. O kurde, ty. O, on mi też robi całkiem fajne obrażenia. O, wow. No, kolego. Widzę, że to nie jest takie... O, psiu. Żeby cię tutaj, kurde, pojechać, co?
O, nie, myślałem, że nie trafi. O! Di Franco. No, nie wierzę. Kurde, za bardzo polegam na tym super ataku. No sobie jaja robisz! Możesz przestać skakać! Ale wkurzający typ. Strasznie wkurzający typ. Jeszcze znika. Z kurczybą. No, Blight by tu pomógł pewnie. No. Dziękuję bardzo. Kieł wasalnego rycerza. Przepraszam, panie Blight, że pana nie przyzwałem. Załatwiliśmy to po bożemu sami. Słuchajcie, 4 bossów padło dzisiaj. Rany bosku. Nieźle, co? 4 bossów. Kieł wasalnego rycerza. Zaraz sobie to sprawdzimy. Zobaczymy, czy możemy, ale chyba nie dostałem za niego tyle runów, żeby móc się... No nie, 4000. 4000, potrzebujemy 10-11 teraz. Zapamiętaj zaklęcie... O, tak, popioły wojny może... A nie, przepraszam, dzięki osołce możemy popioły wojny zakładać przy ognisku. I to jest kieł wasalnego rycerza, czyli to. Zakrzywiony wielki miecz o lekkofalistym ostrzu, używany przez wasalnych rycerzy. Straszliwe ostrze zdolne zadawać brutalne ataki z powietrza. Fienezja wasalnego rycerza. I to jest pod zręczność i też powoduje nagromadzenie krwawienia. Swoją drogą mam wrażenie, że ta moja broń ma 55 krwawienia nakładane, a katana miała 45. Tylko że katana zadaje szybsze obrażenia. Szybciej w czasie są one zadawane. DPS jest większy, bo możemy ciąć kataną bardzo szybko. A tą kosą, no nie za bardzo, ale trzymamy przy okazji na dystans przeciwnika. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.